Uwaga, relacja z czyszczenia apartamentu. Zmywareczka czysta. Filterki wymyte, wszystko wyglancowane. Na koniec program oczyszczania włączony. Blacik bielutki. Żadnych plamek. Zlewo zmywak, baterie umyte. Płyta grzewcza, proszę. Miód malina. Ściany czyściutkie. Pomieszczenie, gdzie stała praleczka, czyściutko. Jak widać, podłoga umyta. Ściany czyściutkie, podkreślam. Zaglądamy do lodówki. Lodóweczka śnieżno-biała, pachnąca, czyściutka. Piekarniczek. Piekarnik jak nowy. Jak nowy. Mucha nie siada. Jeszcze pomyślałem, żeśmy go nie używali. Tak to wygląda. Przemykamy. Rumba dzisiaj też pracowała. Idziemy do łazienki. Łazieneczka. Attenzione. A tam na ścianie w podprysznicy widać, bo wodę lałem, poczyściłem. Ale szkiełko czyste. Obustronnie myte, zapach świeżości. Umywaleczka, lustra, tak samo. Podłoga czysta, pachnąca, żadnych takich, no, żadnych plam. Idziemy do kibelka. Kibelek dzisiaj też był poprawiany. Czyściutko, umyta podłoga, deseczka obustronnie umyta, pachnie wszystko czyste. Umywaleczka tutaj tak samo, śnieżno-biała, pachnąca. Idziemy na górę. Zostało mi do umycia okna, może taras, wentylatorki, proszę, czyste, jeden. Drugi, trzeci, tam jest gdzieś czwarty. Wrócimy tutaj. Pomieszczenie gospodarcze. Pachnie czysto. Schody przemyte. Ściany czyściutkie. Teraz zapalimy światełko. Uwaga. Jest. Ściana, proszę. Róże. Czyściutka. Tu pod oknem róża nadszodziła, nakleiła. Czysto. Wentylatorki. Czyste. Podłoga czysta. U nas w sypialni tak samo. Ściany czyste. Wentylatorek czysty. Żarła jest. No dobra. I to by było na tyle. Spadam do domu.